Dzień dobry moi mili, Maciek z tej strony. Pewnie jak widzieliście w miniaturce, Ford Fusion jako ciekawa alternatywa dla SUV-a. Ford wtedy ten samochód, jak wprowadzał do produkcji, raczej stawiał, że to jest auto dla starszych osób, bo jest po prostu wyższe, ale lekko wanowate. A w tych czasach, gdzie teraz wszystkie samochody są praktycznie SUV-ami od wielkości, nie wiem, małego Polo do wielkiej Q7, czy nawet tych modeli jeszcze większych SUV-ów jak Escalade, to auto oferowało bardzo wysoki prześwit, jak widzicie. Zwłaszcza, że teraz dużo osób wynosiło się z miasta i mieszka, że tak powiem, gdzieś na jakichś obrzeżach, gdzie nie zawsze drogi są gotowe, a fajnie by było przez nie przejeżdżać w miarę komfortowo. Taki samochód w granicach do 10 tysięcy idealnie się sprawdzi. Nie trzeba sobie kupować Dostera za 30 czy jakichś innych tego typu wozów lub jakichś takich starych typów japońskich, które są też cały czas drogie, z napędem na 4x4. Tutaj prześwit jest spokojnie taki, że pod niego da się wejść. Nie wiem, czy to widzicie, ale naprawdę auta te są bardzo wysokie. Też mają też bardzo niewielki próg załadunku, co dla osób, które mają problemy z dźwiganiem, na pewno jest ciekawą opcją. No i tutaj, jak widzicie, musiałem otworzyć drzwi. Ford sobie tak wymyślił, że przycisk do otwierania klapy będzie elektryczny i będzie wewnątrz pojazdu. Proszę bardzo, spójrzcie, bagażnik jest praktycznie zrównany ze zderzakiem. Więc dla osób mniej silnych fajna opcja. A ogólnie co aucie, jest to silnik 1.4, ten mocniejszy, bo tu wystawiały chyba dwie wersje, około 90 koni, ale to wam napiszę dokładnie, jak przeczytam z briefu. Jest to też 2006 rok, grudzień, z przebiegiem 198 tysięcy dokładnie. Auto pochodzi również od pierwszego, jedynego właściciela do nowości, tak zwany właściciel w briefie zero. Bo niektóre autohausy rejestrują i samochód wydają zarejestrowany i po prostu pierwszy właściciel jest jako jedynka. Co z teraz technicznych, wizualnie jest bez zarzutu według mnie, jak na tak stary samochód z 2006 roku, który ma 17 lat, nie jest skorodowany. No i przy okazji niedawno miał TIF, bo TIF jest ważny do 2024 roku. No i przy okazji zmierzyłem sobie miernikiem lakieru. Jest calutki w oryginale, ale to zaraz zrobimy jeszcze dokładnie drugi pomiar. No ja jeszcze widzicie, zapomniałbym o haku. Hak też się potrafi przydać. Sobie jego papierologię. Proszę bardzo, spójrzcie. To jest jego jakiś tam przegląd. Był robiony w 2013 roku, jak się nie mylę. Tutaj jest data, proszę, przy przebiegu 85 tysięcy. Dalej jakiś jego starszy przegląd TIF z roku 2018 przy przebiegu 143. A tu macie tą karteczkę z wymiany pod maską, która była robiona w lutym przy przebiegu 188. I razem z przeglądem, proszę bardzo, 188 miał w lutym 2022 roku i przegląd jest ważny do 2024 roku, więc jeszcze sporo czasu. Dobrze, to sobie schowajmy, spójrzcie sobie, jest duży naprawdę schowek, tutaj też takie jakieś miejsce można szpargały powrzucać. Ale zacznę jak zawsze od lewej strony. Tutaj proszę bardzo, boczek nie jest zniszczony, jakieś paproszki, nic takiego. Srebrna klameczka, srebrna obwódka tutaj wokół nawiewu. Nawiewy też fajnie wymyślone, nie jest to taki kratka popularna. No i ten taki srebrny motyw przechodzi nam również, proszę bardzo, na kierownicę i na przycisk od ręcznego. Według mnie fajnie to wygląda, deska przyjemnie zaprojektowana. Widzicie sobie też tutaj oczywiście przebieg, nie ma żadnych błędów, komputer pokazuje ilość paliwa.
Tak to się prezentuje. No i spójrzmy jeszcze na kierownicę. Kierownica skórzana, ładna, bez zużyć większych. Naprawdę może się podobać. Na desce macie jeszcze dość duży, pojemny schowek. Proszę bardzo. Naprawdę tu możecie sporo wrzucić. Dalej, konsola środkowa, radio podstawowe i tutaj oczywiście panel od nawiewów klimatyzacji. Auto nie jest za bogato wyposażone, ale ma to co najważniejsze, wspomaganie, klimatyzację i parę airbagów. Tutaj kolejny duży schowek, można spokojnie napakować, tu kubeczek, mieszek ani gałka nie jest zniszczona. Tu też mamy jakieś oczywiście miejsce na jakieś drobnostki, ręczny, z tyłu widzicie fotele czysto ładnie. Ten fotel też można położyć, taki bajer, i tutaj mieć, o proszę bardzo, coś w ramach stoliku, takie auto troszeczkę na wyprawy, proszę bardzo. To mamy z głowy, fotel też prezentuje się dobrze, pokażę wam jeszcze mój fotel, o proszę, coś takiego, też niezużyty, niewysiedziany, tu też jest ładnie. No i chciałem wam jeszcze pokazać, że właśnie to wspomniałem, że auto jest troszeczkę takim SUV-em, bo tutaj jak widzicie ten fotel jest na takim jakby podniesieniu, siedzi się tutaj naprawdę tak troszeczkę jak przy obiedzie, na obiedzie w niedzielę, proszę bardzo. A tu jeszcze widzicie taki schowek na jakieś monety drobne lub żetony do wózków sklepowych. Cóż, aucie to tyle. Pamiętajcie, żeby odwiedzić moją stronę mavkarotomoto.pl oraz Instagrama mavkarauta. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Dorzucę go wam na lawecie. Pozdrawiam, cześć!